Międzyzdroje. Potężny dzik zaatakował na plaży Międzyzdroje. Atak dzika na plaży. Na plaży w Międzyzdrojach pojawiły się dziki. Jeden z nich, osobnik pokaźnych rozmiarów, zaatakował dwa psy trzymane na smyczy przez właścicieli. Nagranie ze zdarzenia publikuje polsatnews.pl. Do zdarzenia doszło w niedzielę 6 września około godzina 18:00. Akurat byliśmy na molo, gdy usłyszeliśmy gwizdek ratowników. W pierwszej chwili myślałem, że ktoś się topi, ale nie, oni ostrzegali ludzi przed dzikami, powiedział polsatnews.pl pan Dariusz Starnowski-Gór. Mężczyzna wyjął telefon i zaczął nagrywać. Na wideo widać kilka dzików, które krążyły wokół koszy na śmieci. W pewnym momencie największy z nich ruszył w kierunku dwóch psów, które właściciele próbowali ukryć między parawanami. Gdy zaatakował, ich przerażona właścicielka zaczęła krzyczeć. Chwilę później smycz przejął stojący obok mężczyzna i próbował odbiec od agresora. Ten nie odpuszczał. Na koniec nagrania widać, że wszystko działo się niedaleko kobiety spacerującej po plaży z małym dzieckiem w wózku. Widać było, że jest przerażona. Gdyby dzik zaatakował ludzi, różnie by było. Część z nich nie zdawała sobie sprawy z zagrożenia. Zbliżała się, by zrobić dobre zdjęcia, powiedział pan Darek. Mężczyzna przyjechał do Międzyzdrojów z Tarnowskich Gór. Spędzał urlop z żoną i dziećmi. Jak mówi, dziki w mieście nie są zaskoczeniem. Jest ich sporo. Mamy zdjęcia, jak buszują przy głównej ulicy Promenady w Międzyzdrojach, powiedział autor nagrania.